teraz teatrzyk biograficzny Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo. Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Metal Slug Anthology. I dziś kończymy Metal Slug Anthology, to główne. Dzisiaj będziemy grać Metal Slug 6. No i w następnym odcinku będziemy się brać za Metal Slug 7. Czyli XX. No. A więc, no cóż, więc synchronizacja pierwszej lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Więc zacznijmy wreszcie. Zasadnicza różnica między szóstką a innymi grami w kolekcji Anthology jest taka, że Anthology nie da się zapisać. Że szóstki nie da się zapisać w żaden sposób. Zaraz wam to zademonstruję. I więc musicie albo w jednym posiedzeniu, albo. O, widzicie, tylko opcje gry i tyle. Nie da się gry zapisać. Start. Weźmy sobie easy po prostu. No jak widzicie, teraz dołączają do nas nowe postacie: Ralph oraz Clark. I nasza oczywiście podstawowa czwórka też, czyli Marco, Tarma. Okej. Fio i Eri. Oczywiście my lecimy z Fio. Fio! No i jedziemy. Dobra, tak swoją drogą, co... Trip Easy charakteryzuje się tym, że no jest po prostu łatwiejszy zziebko i po prostu mamy machine gun od razu. Jak widzicie, tu jest pewna nowość. Otóż od teraz nie dość, że mamy dostęp do dwóch broni, to jeszcze dodatkowo mamy tutaj taki wskaźnik z czterema w sumie liniami prostymi. Jest to wskaźnik jakby combo, bonusu, nazywajcie to sobie jak chcecie, dzięki któremu zdobywamy monety. Te monety dają nam dodatkowe punkty. Dlatego, bo mogą. Więc nie pytajcie się mnie dlaczego i po co mi te monety, skoro trwa wojna, ale z jakiegoś powodu są mi potrzebne. Ja ogólnie swoją drogą... Nie wiem, niezbyt się to różni od innych Metal Slugów, tak za bardzo. Jakby ktoś mi tutaj... Mogłabyś... Dzięki. O. Są nowe odgłosy, nice. Ale jeżeli ktoś narzeka, że ja tutaj gram na easy, to przykro mi, ale jak widzieliście, i tak lamię. Więc to zbytnio nie robi różnicy, czy na easy, czy nie na easy. Dobra, tutaj przychodzi sobie jakiś czołg i rozdaje nam po prostu darmowe punkty. Więc po prostu naparzajcie w niego, ile wlezie. I będziecie dostawać za to punkty. Możecie być z siebie dumni. I praktycznie darmowe monety dostajecie za to. Więc też się opłaca. Dobra, to jest chyba manga albo gruszka. Oj, dostałem, jaka szkoda. Okej, znaczy jedziemy dalej. I to jest chyba pierwszy Metal Slug, który działa w takim widescreenie, bo jak widzicie, to ten napis Go nie pojawia się na... dosłownie, kompletnie na prawą stronę, na prawej stronie ekranu, tylko tak trochę w środku. Więc nie wiem, czy to taki jakby widescreen, czy co. Nigdy nie wiem, co on mówi tutaj, jak się ta broń dokładnie nazywa. W sumie już nie pamiętam. Już nie pamiętam, co on robi. Kurde, dawno grałem Metal Saga 6.
Nie pamiętam, w ogóle dawno grałem w Metal Slug'a. Nie, że niedawno, tylko dosłownie dawno. Ostatni raz, kiedy grałem Metal Slug'a, to no w sumie no, z parę miesięcy temu będzie. I nie, nie wtedy, kiedy był ostatni odcinek z Let's Play'a. Rozwieję tutaj wszystkie wątpliwości. Wow, ho, ile punktów. Złoty Batman. Dlaczego był złoty? No, może był specjalny. Nie kichaj. Przepraszam. Nie. Flame. Miotarz ognie. Przepraszam. Nie cierpię mieć kataru, nie cierpię kichać. Niestety leki na alergię się skończyły. Dobra. Widzicie, nieźle. Gin. Gin. Sio mi z tym wiertłem! Nie, nie. Dziękuję. Ej, nieźle poszło. Po raz pierwszy chyba doprowadziłem więcej niż jednego uprowadzonego gościa. Jej, szkoda tylko, że nie dotarłem z pojazdem. O, teraz też soundtrack się poprawił w tej części. Nice. Znaczy poprawił, no. Zawsze był niesamowity, ale teraz taki orkiestralny się bardziej zrobił. Zauważyłem. O, i teraz jesteśmy w... gdzieś. Nie wiem, gdzie to jest, ale gdzieś na pewno. Mamy tutaj... O, już wiem, jesteśmy na spotkaniu... ludzi, którzy... Nie, to był laser! Ten duży dodatkowo! Nie. Laser. Ło... Te, panie, to tobie tak nie za dobrze z tymi rakietami. Rzeźników! O! Jesteśmy na spotkaniu rzeźników. Zauważcie, że oni mają te tasaki. O, latające ryby. No to co? No. Aha, nie, to jest ten mały teraz. Świetnie. Daj. Just die. Make my dreams come true! Dobra. Lecimy dalej. Oczywiście wy to macie zeskalowane. Ja to mam w mniejszym ekranie. Nie. Nie, ej, jak się zmienia? Okej. Okay. Trójkątem się zmienia, warto zapamiętać. Masz tego nie stracić. Pikselku. Po prostu jak nie wiem. Po prostu masz tego nie stracić. Ty mały. Co ty kupo? Ej, to nie było specjalnie. Nie wiedziałem, że... Ej, no to już była hamowa. Jeszcze nawet gówno dostałem. Oj, chyba to teraz mogę... Tak, teraz to mogę podpiąć i nie wiem właściwie co mi to daje. O! Mogę to zdobyć? Nie, spoko. Okej, no to jest, teraz jestem pełnym osłem. Niezbyt dobrze to chyba zrozumiałem. Jestem 100% osłem. To chyba najlepsza obelga, jaką wymyśliłem na świecie. Co? Ała. Dziękuję. Nie uciekaj. Thank you. O, mam pomysł Hagera. Nice.
Możecie zejść tutaj, żebym was mógł de facto uratować. Co nie? Nie będę się narzucał, kurde. Nie chcą być uratowani, to co ja? Co ja będę prosił o to? Ała, zabili mnie. Nie powiem, żeby to było miłe uczucie. Nijak ja nie lubię tych Marsjan. Bo tak, to są Marsjanie. Nie wiem, czy kiedyś o tym wspominałem, ale tak, to są Marsjanie. I tak. Ile hajsu tam... Patrzcie, ile pieniążków z partnera. Ile pieniążków z partnera. Dobra. No i kolejny boss. Szybko idzie. Teraz musimy nawalać w to działo! Jakby jutra nie było! Dobra. Teraz w to działko mini. Nice. Teraz to jakieś większe działko się chyba. A nie, nie, większe działko. Ała. Dobra. I tak spamuję kwadratem właśnie w tym momencie. Bo kwadratem się strzela. Nie wiem dlaczego, ale chyba to przez raczej klankę się przyzwyczaiłem, że to kółko się powinno strzelać. Dobra, dziękuję. Pokonałem. Jestem mistrzem. No niestety, nie donieśliśmy ich. Ta muzyka mi się bardzo podoba na koniec. Ta wersja orkiestralna. O. Nie. Znowu mnie złapiecie, serio? A ci kosmici to nie wiem dokładnie, jaki jest ich rodzaj. Pamiętałem to, ale teraz tak niezbyt. Czego on nie ma spodni znowu? I to jest chyba wspomnienie. To jest wspomnienie tego generała. Albo to, co się później działo? Coś w tym stylu. W każdym razie to są obcy, z którymi teraz będziemy musieli walczyć. Czasami ta gra jest taka obrzydliwa. Uwielbiam ją! Dobra. No. Proszę kolejną misję. Dobra. Nice. No i teraz się zaczyna. Czyli nowi kosmici. Nie byłem do końca pewien, czy nowi kosmici będą dopiero w siódemce czy w szóstce. Ale no, jak widać. Jak widać to w tej. Czyli w szóstce. Jest pewien tutaj obcy, który może przejąć władzę nad tymi żołnierzami. Nie do końca pamiętam jak on wyglądał, ale w pewnym razie nie... To nie jest gość, którego chcielibyście zobaczyć. I dlaczego ty mnie uderzasz? Przecież jesteśmy praktycznie po tej samej stronie. Patrząc na to, że chyba walczysz z tymi kosmitami na górę. A ja tylko staram się ich zabić. Muhahahahaha! Dziękuję. Autko, chyba że to było zdanie sterowane przez kosmiki. Nowe teorie spiskowe, bajpiksy.
Tym razem dziękuję za hajs. Pieniążki z partnera. Oczywiście zawsze na propsie. Tak, ich forma Sonika niestety odbija nam strzały, więc to nie jest zbyt fajne. Ale na serio, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem tą grę i po raz pierwszy zobaczyłem tych kosmitów, jak oni się zachowują, jakie mają ataki, to pierwsza rzecz, jaka mi się skojarzyła, to jest Sonic, kiedy robi spin dash. No właśnie. Większość strzałów odbijają, ale da się ich zabić, kiedy nadal są w tej formie spin dasha. O nie, to jest to! Nie! Nie! Kurde. Ej, w sumie to dobrze, że mnie zabili, bo przynajmniej nie mam tej broni. Puśćcie mnie. Nie, no jeszcze więcej was matka nie miała, kurde. Dziękuję, no w ogóle cokolwiek zrobiliście, zabiłem. I to jest fajne! Tak, wiem, że czasem mi odwa, ale to tylko czasem. Jeszcze któraś chce? Nie, to dobrze. Okej. Okay. To jest ten. Oni przejmują władzę nad umysłem tych. Dobra. I zabijemy tylko obcych. Nie tych, którzy zostali przejęci. Możesz mi dać tego kurczaka? Nie? Okay. Nie. Ale dlaczego? Nie rozumiem tego. Oni wysysają moje, nie wiem, funkcje życiowe czy coś w tym, soki życiowe, ale ich już nie. Rzucam granatami. Jakimś cudem oni żyją. No spoko. Ogólnie wam pokażę sekretny ending tej gry, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Więc możemy powiedzieć, że spróbuję wam pokazać sekretny ending gry. Wiem, jak go sperformować, więc oby wszystko było ok. I tak użyłem formy sperformować, bo nie pamiętam, jak to się mówi po polsku. Jej, dostałem medal. Ciekawe za co. Double machine gun. O kurde, nie, to teraz rozwalam. Okej, to było ryzykowne. Muahahahaha. Okej. Ile mi oni punktów dają? Ja nie mogę, ile punktów. Dobra, przyznam, to było epickie. Nie wiem właściwie, co zrobiłem, czy może ich po prostu aż tak dużo się może nas... Aha, dobra, czyli... To jest coś na rodzaj... Nie. Silver! Pozdrawiam dla tych, którzy grali w Sonika 2006. Dobra, teraz mam kolejny pojazd. O nie. O, cześć! Pamiętam cię. Co ułożony? Ała, tak trochę mnie zabiłeś. Wiem, czy wiesz. Nie wiem w sumie, czy jakbym w tym pojeździe wszedł do wody, to by mnie prąd poraził. Nie jestem do końca. Holy!
Mołdy. Mogę prosić o sobie dual machine gun. Dziękuję. No ale po co taka agresja? Nie. Jest to. Jest to. Ja bym ci radził iść na kurs radzenia sobie z agresją. Bo to jest pewnie ci niezdrowe. A powiedział co wie. Okej. Nie lubię tego bossa. Jest brzydki. Nie podoba mi się. Dziękuję za uwagę. Oła. Oczywiście musiałem coś skrzynić. Na tym bossie najwięcej rozumiem. I oczywiście tu już nie ma żadnych challenge'y. Po prostu gram. Tyle. Nie ma nic innego, tylko granie w tym momencie. Nie. Ty mnie nie pobijesz. No wiesz co, stary? Ja cię tak bronię, ja cię tak lubię, a ty mi takie świnstwo robisz. Świnie jesteś po prostu. Ja, jak nie mózg, to świnie. A może to jest mózg świni? To by w sumie wiele wyjaśniało. No ginże. Ginżesz, no. Aha, czyli jednak zginę, spoko. Spoko, zginę. No nie, znowu zginął. Umrzyj w końcu mózgu. Nie. No nie, no. Dobra, jak za chwilę nie umrzesz, to się naprawdę zdenerwuję. Ja się naprawdę zdenerwuję, stary. Kurde bele. Kurde bele. No, umrzyj. Ja już mnie nawet nie interesuje, ile ja razy na tym bossie zginę. Ja po prostu gubię. Ja jestem po prostu już w pieniądze. No nareszcie, dziękuję. Po prostu. GG. Ale fajnie. Dobra. Misja trzecia. No i teraz misja czwarta do zrobienia. Czy teraz będzie jakaś pokazówka? Nie. To dobrze. Dobra, więc tutaj tu już możemy odblokować sekretny ending. Od tego miejsca praktycznie zależy, czy sekretny ending zostanie odblokowany. Nie konkretnie od tego miejsca, bo nie pamiętam, ale pamiętam tylko, że właśnie od tego miejsca to zależy. Od tej misji. Jak chcę tam zrobić? Okay. Damn. Okej, okay, to też może być. Dobra. Więc tu po prostu możemy wybrać dwie drogi. Jedną do finałowego bossa, tak jakby. Drugą do finałowego bossa sekretnego. I pójdę do tego sekretnego, oczywiście. Wiem, że teoretycznie powinienem pokazać te dwa endingi oba, ale jako już nie chce mi się tej gry drugi raz przychodzić, to pokażę wam tylko tego sekretnego. O, i tu praktycznie o to w tym chodzi, że musimy sto tam skoczyć. Halo. Chyba coś zrąbałem właśnie. Nie! No to dobra, jeżeli to nie będzie jeżeli to nie była ta plansza, to jeszcze jest okej. Kurde, ale jeżeli ja bym tak bardzo nie chciał tego skrzanić.
Tak się mam bardzo pokazać tego finałowego bossa, ale tam się nie dało przejść, więc nie rozumiem. No nie wiem, naprawdę nie wiem co o tym sądzić, bo wyjaśnię wam, gdzieś na tej autostradzie trzeba było przejść dolną stroną. Ja właśnie próbowałem w tym ostatnim miejscu przejść tą dolną stroną, ale no jak widzieliście, nie dało się po prostu. Więc nie wiem. Nie wiem, czy ja coś teraz schrzaniłem. O jest, to było bliskie. Czy ja coś teraz schrzaniłem, czy co? Więc jeżeli to schrzaniłem, to przepraszam. Jeżeli tego nie schrzaniłem i zaraz po prostu będzie kolejna plansza, na której będę mógł to samo zrobić, albo po prostu będzie kontynuacja, to będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. No nie, trafił mnie! Co za kupa! Okej, dziękuję. I... Nie. Okej, z sobą. Okej, nie mogę nic nie zrobić. A ty jesteś? A ty przez sojniaku kim jesteś? Aha, ja cię mogę tylko w mordę uderzyć, spoko. Fair to me. Nie! Spoko. Aha, ja się mogę spokojnie tu ukryć, spoko. Wszystko pod kontrolą. Kurde, ale może jakiś filmik wam wstawię, może znajdę, jak coś pokazuje, jak dojść do tego bossa. Kurde, no nie wiem, jakim cudem ominąłem go. Znaczy, że z tego finału. Chyba, że to nie jest finał. Wtedy ja... nie wiem. Aha. No... Nie, nawet ani jedna bomba go nie trafiła. Zakupa. Ała. 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 Rzecz taka, że nie mogę go pokonać. Znaczy, że nie mogę go tak porządnie mu pierdzielnąć. Napełnia mnie determinacją. Cześć, przystojniaku! Okej. Okay. Wow. Dęsy, ostre dęsy. Okej. Okay. Let's do this. Zaraz, czy ja mogę ich... Czy ja mogę go teraz po całym jego ciele nawalać? Dobra. Dziękuję. GG. Dobra. Misja czwarta. Ukończona. I co teraz? Chyba, że to nie była tamta misja. No mi się właśnie zdaje, że to nie była tamta misja. Ale no... A może to nie była w ogóle ta gra? Może to nie był Metal Slug 6? To be continued? Co? Wow, najmniej chyba z całej gry. To be continued. Nie no, okej, okay, spoko. Więc to chyba byłoby na tyle.
And SNK. No dobra, więc chyba okej. Spoko. Napisz do końca wiesz coś w tym stylu? Nie. Nie wiem co o tym powiedzieć. A więc chyba dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, papa. Możliwe, że będziecie mieli zaraz nie wiem, kontynuację. W sensie, że tego sekretnego bossa czy coś w tym stylu. Ale cóż, no papa. You
rocket launcher. Okay. Thank you.
Mission complete! All over!